Siemano, ambasada. Słuchajcie, 17 maja, za dokładnie 75 dni mamy 1 sierpnia i wtedy muszę zdać ten dom. Więc do tego momentu musimy się wyprowadzić. Mam nadzieję, że na ten nowy domek i nie będziemy musieli przedłużać tego, bo kurwa, on nie kosztuje małe pieniądze, słuchajcie. Ja płacę za niego 80 tysięcy peso miesięcznie, ale tylko dlatego, że płacę za rok z góry. W momencie, gdybym chciał to na miesiąc, to cena była 95. To o przedłużenie to na 2-3 kolejne miesiące, to by było 300 koła. Za 300 koła to ja mam kurwa fajną kuchnię. A propos kuchni, to kuchnia już tu stoi w kartonach i z tą kuchnią też były niezłe jaja, bo zamówiłem ją w necie, oprócz lodówki. Bo lodówkę dostałem tutaj taką, jaką chciałem, ale tam okap, zmywarka, piekarnik. No to były takie lipa taka była troszeczkę. Tutaj do magazynu to mówię, zamówię sobie w necie. Zamówiłem w necie, faktycznie przyszło szybko, bo w tydzień czasu, co mnie bardzo zaskoczyło. No ale dzwoni do mnie kurier z rana i mówi: słuchaj pan, problem jest, musi pan pojechać do magazynu wyjaśnić. Ja mówię: no dobra, wsiadłem w samochód, pojechałem do magazynu i oni do mnie mówią, że nie mają samochodu. Rozumiesz, firma kurierska Ninja Van, kurwa. Ninja Van to się nazywa, a gościu motorem jeździ. I oni nie mają samochodu i weź se pan to. I mi wyjebali te kartony, obie. Te kartony na środek ulicy. I poszli. W chuj, stary. Ani podpisu, ani nic. I mnie tam zostawili. Ja tego nie mogłem załadować na auto, no bo paczka troszkę za mała, musiałbym na dwa razy, ale no nie zostawiłbym tego kurwa na środku ulicy, bo by zaraz ktoś się zainteresował i zajebał, nie? No to znalazłem w necie jakąś firmę, usługi transportowe. Dzwonię do gościa, gościu mówi, że najwcześniej za godzinę. No i stałem półtora godziny, stary, na tych kartonach na środku ulicy, wiesz. Kurwa. No i przyjechał, zapakowaliśmy, przyjeżdżamy do domu, no i standardowo. Ile? Ja się pytam, a on mówi up to user, nie? Bo na Filipinach jest tak, że nie poda, ty jesteś biały, to nie podadzą ci ceny, tylko jest up to you. I żeby wyciągnąć z siebie jak najwięcej. No i kurwa, co? Up to me, 1 peso. No mówi, że nie. No i zapłaciłem w sumie za transport tego 1000 peso. No ale nie o tym dzisiaj. Chodziło o to, słuchajcie, parę dni temu wam wrzuciłem na story, że obsuwa mi się trochę budowa ma nasza. Bo kurwy w chuja lecą. Teraz mama u mnie była, Michałek, z którym nurkowałem, co mogliście zobaczyć u niego na kanale. Mama była miesiąc czasu, no i jeździliśmy tak od wyspy do wyspy. No i nie było czasu tam, wiesz, jeździć, zaglądać, kurwa. No i troszeczkę robota stanęła. No i pojechałem tam, wkurwiłem się, pojechałem do tego szefa całego, tego pana konstruktora, co ma tą firmę. I mówię do niego, że tak i tak wygląda sytuacja, że wprowadzą się, kurwa, w sierpniu i że tam się nic nie dzieje. No ale mnie uspokoił, mówi, że za 2 miesiące pan się wprowadza, że wszystko skończą. No to kurwa, idziemy zobaczyć, czy wszystko skończą. Zabiorę was, zaraz tam pojedziemy. My jedziemy, a właśnie, ktoś tam na story przyuważył się, pytał, co to za motorek, to jest Honda PCX, słuchaj, 160-ka, taka pierdółka, żeby sobie, wiesz, do sklepu pojechać, z racji tego, że nie będziemy mieli tam dużego parkingu, no a w sumie ten samochód jest duży, to pozbyłem się tamtego czarnego motoru, pozbyłem się Duke'a, tak nie miałem czasu na nim jeździć, a... Kurwa, no jeszcze ten bilard, nie wiem co z nim. Też mi tam nigdzie nie wejdzie. Myślałem na początku, że wstawię go. A i tak tutaj trzeba było wymienić o ten dywanik. Że wstawię go tam w tej piwnicy do streamu, ale on sam zagra i miejsca nie będzie. Tam będzie bar, sofa. To też chyba trzeba będzie go wystawić i sprzedać. Szkoda. W sumie szkoda, kurwa. Też go nie używałem pewnie więcej, to jak ktoś przyjechał i żeśmy na nim drinki ustawiali, nie? No, a wracając do motorku, to bardzo fajny, słuchaj, najważniejsze, że duży bagażnik, można wsadzić dużo wody, nie wody, warzywka, owoce, na zakupki taki. Zapierdala, bo to ze 120 poleci, wiesz. No. A tam jest moja brama automatyczna, już się otwiera, pyk, rozumiesz? Nie, słoneczko? Tak jest.
i jedziemy tamo. A więc z nowości, słuchajcie, kurwa, z tego co zauważyłem, od razu to mamy drzwi. Niestety te drzwi mi się nie podobają. No ale to jest wszystko, kurwa, co mogłem dostać tutaj na wyspie. Ale to już jest nie problem, wiesz. To się zamówi w necie jakieś fajne. Na razie takie, żeby się, kurwa, zamykały dom, nie? Mówiliście, że te kafle trzeba protect. Walaikwan, scratch? Will not scratch? No. No mówi się nie, nie no scratch, right? Why, you said that maybe scratch? Tak. Ale it's okay. Ja też nie widzę, żeby były scratch. I don't see scratch, right? But 1 meter and then 210 centimeters. To weź to, type. I tam te other, bo... Czemu? Bo są doors got other dimensions, myszko. Bardzo. Malują. Wszystko sufity. I tam trochę upierdolili, o. Ale chyba będą poprawiać, zobaczymy. I tu też mi upierdoli ładnie. A czemu in your country house is last, yeah? Ta. Ta? Ta. Bo mówią, że scratch. Ale ja widziałem tutaj wczoraj, robili dziurę. Znaczy dziurę. I co kajkuję, no ware. To wypierdalali i tu było od chuja. I nie widać, żeby to było porysowane. Także git. Nic się nie rysuje tam pierdolić. Dobra. To co jeszcze z nowości? Basen. Basen zrobiony. Na cacy. Teraz tylko kafle. Wyczyścić go i kafle ułożyć. Tutaj zaczynają, widzę, ogród sprzątać. Z tej ziemi. Równać go. Kurwa, dużo mają tego jeszcze do wyjebania. Tutaj jacuzzi, słuchajcie. Widzę, jakieś są na razie rurki, znaczy te rurki, druty wystają, zbroje nie będą robić i tutaj takie siedzenie, będziemy sobie siedzieć i walić drinki i na projektorze oglądać sobie KSW i UFC. Drzwi już stoją, uzesi w pokoju. Te drzwi też, to ładne, nie? Machoń to jest, kurwa. Czy ładne? Mi się nie podobają, hajdy też się nie podobają. Ale będziemy mieli zawiasy. To później tylko się drzwi wymieni. Solidne są, duże. Ta łazienka nieruszona. Tutaj nie będę im przeszkadzał. Aha, maskują mi dziury, nie? A czy pęknięcia? No bo wiesz, budynek pracuje, kurwa. Budynek pracuje i pęka. Jest duże takie pęknięcie, pokażę wam w kuchni. Gadałem z nim i on powiedział, że jak się będziemy wprowadzać za 2 miesiące, możemy to wykończyć w 1,5 nawet. Ale pojawią się pęknięcia. I on za 1,5 roku, jak już się wprowadzimy, przyjedzie i mi te wszystkie, o widzisz? Wszystkie te pęknięcia będzie, kurwa, robił. No bo budynek pracuje, wiesz, tak. Jest w kuchni, jest dużo tych, tak, ja zaraz ci pokażę. Tu już panowie, o, kafelki w kuchni. Znaczy w kuchni, w łazience kładą. Zajebiście. Elegancko. O tu, zaraz ci pokażę, jak to wygląda. Wali się. Budynek cały się wali. Rozumiesz? I co on robi? Patrz. Scrap. O. So we need to put an epoxy. Epoxy? Yes. No widzisz? Epoxy tu wkładają. W Polsce tak nie robimy. Ale chuj, niech robią po swojemu. Bo mam to już długo, nie? Też mówiliście o sufit. Sufit ładne, no. Mówiliście, że ten... Co, myszko? A, jeszcze piwnica. Mówiliście, że na początku, że chujowo to wygląda, a teraz już zaczyna nabierać kolorów i zaczyna wyglądać to elegancko, nie? Czy nie? Jak myślicie? Coraz lepiej to wygląda, nie? Piszcie mi w komentarzach, czy oni, kurwy, skończą to w 2 miesiące, czy nie? Powiedział mi, że nawet razem z tym, stary, powiedział. Nie wiem, jak oni to zrobią. Mówi, że panie, 1,5 jak pan się wprowadza. Ja mówię, no a to? Jak tu, kurwa, ani ściana, ani dachu. Razem z tym! No to jak razem z tym, to zobaczymy. A na razie to są schody tam.
No i tu będzie, pod schodami będzie barek. Tam będę sobie siedział i robił streamy. Tam będziemy sobie walić dryneczki tutaj przy tym barze. No i tu u góry ma być łazienka. Łazienka, jakiś pokój taki, żeby sobie trzymać tylko pierdółki nasze. Jakieś kartony ujmuję i siłownia tu. Taka siłownia, znaczy siłownia tak, a da pokój dla Heidi z lustrami, żeby mogła sobie tam przysiady robić i co ona tam robi, nie wiem. No, a tu będzie troszeczkę ogrodu, żeby sobie mógł Tofek, kurde, pobiegać z czarku. I w przyszłości jeszcze trzeci pies, bo trzeciego psa też chcemy mieć. No i co robią pomału, niech się robią. Zaczyna to wyglądać. No i tak jak mówią mi, to półtora miecha, panie. Półtora miecha i będzie koniec. No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No i zapierdalają. Widzę, że coś się dzieje przynajmniej. Robią. To jeden set tutaj grzebie, drugi set tam, trzeci tutaj z drzwiami, tam jakaś mała ekipka przy tym. Klimatyzację jeszcze robili, ale widzę, że już kurwa nie przyjeżdżają. Muszę do niego zadzwonić i powiedzieć, żeby tą klimatyzację mi ją przypierdolił tu jednak. Bo na tej ścianie będziemy mieli takie dekoracje, kurwa, i ta klimatyzacja nie będzie tu pasować. Więc chcemy ją mieć tu. Dobra. Chodź, kochanie. I co, myszko, myślisz? They will make it, czy nie? Tak, no, they say. They say, ale... Filipino time. On the last day, they jeszcze tam. Te rury chujowo wyglądają, nie? No. Ale to można paint później. Takie... pomarańczowe, no dobra. Ale to tak nie ma rejter. Na pewno. A to musi być, bo to jest for rain. So it will not be takie ugly, ugly. Is this like that in Nepal, Ricardo House? Nie, właśnie. Ale to jest dobre. No i dobra, i to co, solary trzeba zaraz instalować. Muszę się go zapytać, kiedy możemy już wjeżdżać z solarami. Nie? Mm-hmm. So before we will move in, solar panels, there is already. No. Czy najpierw trzeba będzie pay one bill, so they will know how much we use. No dobra. Jedziemy do domku, chodź kochanie, siadaj. No i dobra, i chomezik się będzie z wami żegnał. Co myślicie, zdążą czy nie zdążą, dziady? Ja jestem dobrej myśli. Na początku byłem bardzo zły, ale widzę, że teraz coś się ruszyło. No i wszyscy mnie tam zapewniają, że zdążą. W sumie tak dużo roboty tam nie zostało, bo... bo kurwa trzeba zrobić ściany i dach. No. Zobaczymy, no. Pandisal! A to bułeczki są, filipińskie. Bardzo słodkie. Siadaj, kochanie. Say bye bye, siema. Bye bye, siema. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że jeszcze tak na koniec, że nie ma sklepów meblowych na Filipinach? No właśnie znalazłem jeden. Modular Kitchen Cabinet Dumaguete. Proszę na ciebie. Kurwa, niechcący znalazłem. I robią sobie, o. Znaczy robią, w chuja lecą. Ale... będę musiał zobaczyć ich ofertę na Facebooku. Tu jest Facebook. Modular Kitchen Cabinet Dumaguete. Check them on Facebook, dobra? I przyjedziemy, zapytamy, ile za taką kuchnię. Ty. Kurwa. Ty, no znalazłem dziadów na Facebooku. I powiem wam, że no nie wygląda to najgorzej. No, jak na takie warunki pracy, jak oni tam robili, to naprawdę to wygląda solidnie, słuchaj. Czekaj, zobaczymy. Zobaczymy jakieś kuchnie. O. Ej, no słuchaj, nie jest źle, kurwa. Jak na takie warunki, tak jak widzieliście tam tą całą fabrykę ich, to powiem wam, że no wygląda to dosyć
dosyć, o, wyjebał strach. Dosyć ładnie, o, patrz tą. Ty, no stary. Ej, jest petardka. O, widzisz, to jest to, o czym... Aha, nie. Nie mówiłem właśnie, bo usunąłem ten film. Ale właśnie miałem dodać, że oni kuchnię wylewają z betonu. Widzisz, tutaj, gdzie myszka leci, to jest beton. Normalnie to jest beton, na to idą kafelki i dopiero później idą szafki. Czy to jest fajne rozwiązanie? No nie do końca, bo w momencie, kiedy chcesz robić remont tej kuchni, no to to wszystko, robi się duży bałagan, tak? Bo nie dość, że meble musisz wypierdolić, to musisz to wszystko rozkuć tu. Także to nie jest... O, widzisz, to jest normalnie betonowe to, wylane. I dopiero na to wlatują szafeczki, ja tak nie chcę. Niech oni tam kurwa nic nie wylewają. Ty, no ale tak jak mówię, o, jakieś takie pierdółki. Ty, no, powiem wam, że jak na filipińskie warunki, to wygląda to dużo, no wygląda to ładnie i na pewno będzie zdawać robotę dużo lepiej jak puzzle za 2000 z IKEA, tak? Myślę. No zobaczymy. Będę musiał tam się do nich odezwać. Niech mi wycenią kuchnię. Ej, naprawdę to wygląda spoko. No to jestem dobrej myśli, bo myślałem, że kurwa mać, że będzie problem też i trzeba będzie gdzieś ściągać z jakichś innych wysp. Co jest tym netem dzisiaj? Zdjęcia mi kurwa doczytuje. No to akurat, no tutaj się nie popisali. To nie wygląda spoko, ale no niektóre, chociaż z tej mańki już wygląda to lepiej, o. Będzie dobrze, Homesik. Zrobią ładnie. Będzie pan zadowolony. O, i bary robią też. No ta kuchnia, ta jasna, wygląda fajnie. Fajny zlep w ogóle. O, i widzę, że piekarniczek pod zabudowę, więc... Dają radę. Ty, no i kurwa, tu są fajne drzwi. Ładne są te drzwi. A dlaczego ja takich nie mam? Ty, może i drzwi by mi zrobili, kurwa. Nie? Jak szafki potrafią zrobić, to i drzwi fajne zrobią. Ty, no, trzeba będzie z nimi pogadać. Dobra. No to widzicie, nie jest najgorzej. Ciekawe, jak scenę mi dopierdolą. No ale tak czy siak, słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Piszcie tam w komentarzach, czy waszym zdaniem się uda, czy się nie uda. Może jakąś ankietę pierdolę, jak się uda w tych komentarzach, czy zrobią, czy nie zrobią. No i co, dzięki wielkie. Jeszcze raz, widzimy się za niedługo. Jeszcze troszkę i live'y wracają i... I będę wam umilał każdy wieczór znowu. Trzymajcie się, wariaty.